Pierwszy zakup. Patrzcie, jaka wielka lut lampa. Cztery dyszki. Lecimy dalej. I słuchajcie, udało się ptaszka kupić. Karla Ensa. Jest sygnaturka. Ale tak, dzióbek uwalony i ogonek uwalony. Ale za dyszkę szkoda nie wziąć. Ma
Patrzcie, jaka bajera. Kupiłem lodóweczkę. Coca-Cola. Ej, czekajcie. Zobaczcie. Bajerka. Może później przyjdziemy, idziemy dalej. Jaka cena? Jaka cena? Doniczek ile? Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Starocie Antyki Porcelana Militaria. Więc tak, tym razem udało się kupić takie przedmioty. Pierwszy przedmiot to jest tutaj, już widzicie, lutlampa taka. Słuchajcie, cała wykonana jest z mosiądzu. Cena, jaką zapłaciłem, to 40 zł. I tak z ciekawości sobie ją zważyłem. Waży 2,5 kg, ile dobrze pamiętam, nie wiem po ile mosiądz jest, chyba 30 zł za kilogram, więc to na złom jakby oddał, to kurde będzie warta 60, no około 70-80 zł, a ja 40 zł za nią zapłaciłem. Naprawdę jest stara, cała mosiężna, spójrzcie. Świetna jako ozdoba, nawet postawić gdzieś. Bardzo fajna rzecz. Kolejnym przedmiotem jest taka donica. No, nic niby specjalnego, ale bardzo fajna, stara donica. Ręcznie robiona, bo no widać, tu nie jest kształt taki okrągły. Szkliwiona jest. Tutaj spójrzcie, te uszy takie, to ma trochę inny kształt, to ma trochę inny kształt. Bardzo ładnie. Tutaj trochę szkliwienia brakuje, ale ma swój urok taki. To żonie kupiłem. To jest taki model statku. Ja już mam podobny model statku, zobaczcie tutaj. Kiedyś kupiłem za 60 zł. I sobie po prostu będzie mi pasował, z boku go tutaj postawię. O, i tak to będzie wyglądać. Ja tam nie zbieram specjalnie jakieś marynistyki, ale słuchajcie, 26 zł ten duży. 20, mówię 60 zł i ten mały 25 zł. Jak tanio spotkam, to biorę. Kompletne. Kolejny przedmiot, to bardziej wam powiem szczerze, dla podstawki wziąłem, bo mam tam jakiegoś pieska takiego luźnego z metalowego i właśnie potrzebuję podstawki jakiejś ładnej, kamiennej, marmurowej, ale ta i tak mi nie pasuje. No ale cena 10 zł. Słuchajcie, jakieś nagroda za jakiś udział, czy nie, co to jest, chyba drugie miejsce, tak?
za wody jakieś kręglarskie. Bardzo ciężkie to jest. Naprawdę. Mów tak jak mówię, cena 10 zł. Kolejny przedmiot, piękny ptaszek. Nawet nie wiem co to za ptaszek, jeszcze nie sprawdzałem. Porcelana oczywiście. Niestety dzióbek uszkodzony. I ogonek, widzicie? No ale 10 zł, ja wiem, że uszkodzona porcelana to już jest... No nie za bardzo to ktoś chce kupować z kolekcjonerów, ale no 10 zł jak miałem nie wziąć, jak to jest Karl Ernst przedwojenny. Tak myślę, że może gdzieś oddam do naprawy, chociaż nie wiem czy to się będzie opłacać. No śliczne. Albo może tak sprzedam, ktoś może się zajmuje sam naprawą jakoś to. Tu ogonek, no i dzióbka by trzeba było dorobić. Tutaj kolejny przedmiot to kupiłem dla córki mojej Mai. Ona zbiera takie szklane figurki małe. 5 zł za sztukę. To jest taka żabka. I takie piękne kwiatuszki. Szklane, spójrzcie. Ładnie to wygląda. Ja nie wiedziałem, to za 5 zł kupuję, ale gdzieś tam zobaczyłem, pani jakaś sprzedawała takie figurki. Zaraz, ile ona? 25 zł za sztukę chciała. Kurde. Nie wiem, czy to Murano, czy nie Murano. Chyba nie, ale bardzo ładnie to wygląda. Tu kolejnym przedmiotem, to jest piękna, naprawdę przepiękna bransoletka, włoska robota. Tak zwana mikromozaika, ręcznie robiona, spójrzcie na te wykonanie, no ślicznie wygląda. To moja żona przywiozła od mamy. Mama dziś to znalazła na strychu, tylko tutaj problem taki jest, że to jest po prostu rozerwane, będziemy chcieli to zabrać gdzieś do... To starczy mosiężna, taka jest ten spód, starczy to gdzieś tylko przytutować, naprawić. Ale ślicznie, zobaczcie na to. Pięknie to wygląda. Tu już z innej perspektywy przestawiłem kamerkę po prostu. Tak mi wygodniej tutaj nagrywać. Słuchajcie, kolejny przedmiot, lornetka stara. Bardzo stara. Spójrzcie. Lata 30, 40, 20 wieku. Carl Zeiss. Zeiss, nie wiem jak to się czyta. Proszę się nie czepiać. No i cena 90 zł. Do wyczyszczenia optyka, ale widać wszystko. Kupiłem ze względu, mówię, cena 90 zł, wydaje mi się dobra. Może się pobawię trochę w jej jakąś naprawę. Ja mam dużo planów, tylko słuchajcie, nigdy czasu na to nie ma. Póki czek na emeryturę nie pójdzie, to chyba dobra. I słuchajcie, przechodzimy do takich rzeczy fajnych, dla mnie ciekawych, bo kupiłem taki pojemnik. No i właśnie, nie wiem co to jest. Na jednej stronie znalazłem tylko, że to służyło gdzieś na statkach do przechowywania przez kapitana. Tam było tak napisane w aukcji. Przez kapitana do przechowywania jakiejś korespondencji, dokumentów, ogólnie dokumentów. Nie wiem, czy map jakiś, czy po prostu dokumentów jakiejś tożsamości. Ale to jest jedna strona. Gdzieś na fora wrzucałem, jakoś nikt mi nie potrafił nic więcej powiedzieć. Jest to takie pudełeczko otwierane. Tu w środku ktoś, słuchajcie, chyba próbował coś tłumaczyć. (Śmiech)
Jeżeli to jest z marynistyką związane, to więc to IF, SOE, nie wiem, tu jakieś literki brakuje. SOEHEN. Czy to jest nazwa statku? Immanuel, tłumaczyłem, to jest jedno z imion Jezusa. Bóg z nami znaczy też. Aus Grosse Fel. To jest miejscowość w Niemczech. No i słuchajcie, tutaj 518. Przypuszczam, że to może być jakiś flaga jakiegoś pułku. Dlaczego to miejscowość jest w Niemczech? No mówię, to jest kurde ciekawe dla mnie do rozszyfrowania. Muszę to jakoś... Będę musiał to jakoś rozgryźć, bo tak, flaga angielska. A napisy po niemiecku. Tu ktoś chyba próbował coś rozszyfrować, bo tutaj jest na dole napisane jeszcze takim... Zobaczcie, o. O, teraz dobrze widać. Fenwicz Eseneur, chyba tak, tutaj o. Eseneur. Nie wiem, kupiłem takie dwie sztuki. Druga jest tutaj. Zamykane była jakaś kłódeczka mała, coś takiego. Tutaj co ciekawe jest na tej fladze też na napis tej jakiejś jednostki, prawdopodobnie wojskowej 380. Fajnie, że to się zachowało, chociaż bo reszta tutaj jest lekko skorodowana. Dobrze, bo to za długo przy tym żeśmy tutaj zostali. I co jeszcze? Aha, jeszcze za wam pokażę. Jeszcze udało mi się kupić taką gąskę. Chyba to gąska. Nie wiem z czego wykonana, nie jest to brąz na takiej marmurowej podstawie. Cena 70 zł. Kupiłem ją, ją i takiego pieska jeszcze, właśnie o tym piesku mówiłem, że mi tam brakuje tej podstawowej takiej tej podstawki jakiejś kamiennej. Ładna gąska, bardzo to ciężkie, wiadomo, marmur i to nie wiem, nie mam pojęcia z jakiego metalu wykonane. Ale brąz chyba to nie jest. Jakiś prześwituje, jakby mosiężny kolor. Nie chciałbym gdzieś tutaj spiłować, żeby to sprawdzać. No tu ewidentnie taki mosiężny kolor gdzieś na rantach prześwituje. Mosiężny, mówię, miedziany też, pierdziele. Wybaczcie mi. Już chyba taki wiek, bo człowiek już co innego czasami, coraz częściej się na tym łapie, co innego człowiek myśli, a co innego mówi. No, także taka gąseczka fajna, 70 zł. Ten piesek jest dużo ładniejszy, ale niestety wyniosłem go na strych, nie pokażę wam. Nie wszystko pokazuję na tych filmikach, co gdzieś tam kupuję. No i słuchajcie, zakup według mnie chyba najlepszy. Nie wiem, te pojemniki też mi się podobają. Muszę to rozgryźć, do czego to służyło, co to jest. Przechodzimy do najlepszego zakupu. No i słuchajcie, za najlepszy zakup wydaje mi się, jaki dokonałem, wydaje mi się, że jest to taka puszka Coca-Coli. I to jest... A zobaczcie sami. Słuchajcie, zobaczcie sami. Mini lodóweczka. Bardzo fajny przedmiot. I słuchajcie, raz, że to jest taki przedmiot vintage. Gdzieś do pokoju, nie wiem, dla dziecka nawet. Jakiś stylowy pokój ktoś sobie robi. Czy do męskiej jaskini. Ode mnie kiedyś pan kupił taki rotomat. Miałem, nie wiem, czy pamiętacie, maszynę taką starą, losującą. Kupił pan sobie do męskiej jaskini, mówi, koledzy do niego przychodzą, kanapę ma, bilard. Też świetny przedmiot, taka lodóweczka mini Coca-Coli. Jest to przedmiot kultowy. I tylko z tego co pamiętam, to jakaś tam seria wyszła.
limitowana do przenoszenia. I spójrzcie, co ciekawe, tutaj jest hot, czyli może grzać, może chłodzić, napięcie stałe, zmienne, bo jest zasilana na 12 V, także może być stosowana w samochodzie na 230. Kabel zasilający tutaj pan mi dał, cena 230 zł, a spójrzcie, po ile chodzą. Tak. Jedna niesprawna na Oilixie to kosztuje ponad 300 zł, a wszystkie inne zaczynają się powyżej 500 zł. I zobaczcie, jak pracuje. Nie wiem, czy słychać agregacik, jak ładnie chodzi. Działa? Działa. Także świetna na takie upały teraz. O i spójrzcie. O kurde, on się włącza i piwko wyskakuje samo. Taki żarcik. I tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę powodzenia w udanych zakupach, w połowach skarbów i staroci. Cześć, trzymajcie się.